radnych PiS w Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Oczywiście jest z nami, jak zawsze, obecny poseł Krzysztof Ardanowski. Witam bardzo serdecznie radnego Sejmiku Wiesława Żurawskiego. No jak Państwo wiedzą, na już którejś tam z rzędu konferencji prasowej my staramy się regularnie je organizować, by przedstawiać mieszkańcom miasta pewne kwestie, które wydają się z naszego punktu widzenia bardzo istotne. Jesteśmy po sesji Rady Miejskiej. Dziękuję Panom, którzy ją relacjonowali. Natomiast, Szanowni Państwo, chciałbym dzisiaj, ponieważ czas jest napięty, przyjazd Pana Przewodniczącego Klubu Radnych PiS Sejmiku jest nieprzypadkowy, ponieważ dzisiaj, zaraz po tej konferencji prasowej, odbędzie się spotkanie dwóch klubów, Rady Miejskiej Grudziądza, i spróbujemy w czasie się zmieścić. Szanowni Państwo, ja pozwolę sobie na początek rozpocząć od bardzo istotnego tematu, który pojawił się na sesji październikowej. Chodzi o komisję rewizyjną. Obiecałem Państwu, że w sprawie komisji rewizyjnej się wypowiem. Obiecałem również, że zrobię to szczegółowo na konferencji prasowej i nie ma co ukrywać, muszę też pozwolić sobie na pewien komentarz. Ale zacznijmy od początku. Proszę Państwa, w związku z zerwaniem porozumienia przez radnych Platformy Obywatelskiej dotyczącego składu komisji rewizyjnej, ja proszę pamiętać, że opozycja zawarła porozumienie, myślę o opozycji, to znaczy PiS, RDG i SLD z jednej strony i z drugiej Platforma Obywatelska i wspólny Grudziądz. I to porozumienie zmierzało do tego, aby opozycja w komisji rewizyjnej była reprezentowana. I proszę Państwa, to porozumienie zostało zerwane. W związku z tym, że klub radnych wprowadził nowego członka do komisji rewizyjnej, w związku z tym zmieniły się proporcje. Od tego momentu to koalicja ma ponownie większość. Tak jak wtedy uzgodniliśmy, że będzie to 4-3 na korzyść opozycji, teraz to się zmieniło 3-4 na rzecz koalicji. Ale proszę Państwa, w związku z zaistniałą sytuacją, ja skonsultowałem z klubem radnych PiS-RDG zaistniałą sytuację i podjęliśmy decyzję o wycofaniu radnych z komisji rewizyjnej. To znaczy wycofaniu Tomasza Tomaszka, wycofaniu Krzysztofa Szymańskiego, Krzysztofa Kosińskiego i wycofaniu Sławomira Szymańskiego. W związku z tym, proszę Państwa, decyzja zapadła. Tak jak powiedziałem, 21 listopada złożyłem na ręce Pana Przewodniczącego rezygnację z uczestnictwa w Komisji Rewizyjnej. Ale też, proszę Państwa, chcę przypomnieć o kilku dosyć istotnych sprawach. Po pierwsze, zdecydowaliśmy się wejść do Komisji Rewizyjnej pod warunkiem, że opozycja będzie miała tam większość. I na to Platforma przystała. Tak jak powiedziałem, miało być 4-3. Witam Pana Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, Marka Czepka. Mało tego, proszę Państwa, nie zabiegaliśmy o zmianę przewodniczącego tej komisji, a więc ten przewodniczący, który był, zanim my weszliśmy do komisji, on również był przewodniczącym, kiedy my w tej komisji byliśmy. Natomiast, proszę Państwa, z naszej strony pojawiło się zobowiązanie, że w zamian nie będziemy składali wniosku o nieudzielenie absolutorium prezydentowi Grudziądza. Mając większość, byłoby to proste, tak? Byśmy mogli go spokojnie przegłosować. Natomiast my właśnie nie chcieliśmy tego wykorzystywać i zdecydowaliśmy się takiego wniosku nie składać. Co się stało 30 października? Państwo byli na sesji. Pojawił się nowy członek komisji rewizyjnej, radna Platformy Obywatelskiej. Zmieniła się sytuacja, zmieniły się pewne okoliczności. Jednocześnie, proszę Państwa, na sesji pojawiły się pewne oskarżenia względem nas. To znaczy pojawiło się oskarżenie ze strony przewodniczącego klubu radnych Platformy Obywatelskiej, że uprawiamy politykę. Uważam, że to jest stwierdzenie daleko idące. Ja uważam, że polityka jest to działanie na rzecz dobra wspólnego. I tak do tego podchodziliśmy. Uważaliśmy, że powinniśmy stać po stronie mieszkańców i ich dobrze reprezentować. Więc nie zgadzamy się z tego typu stwierdzeniem, które zostało wtedy poruszone. Ale również tego samego dnia ze strony przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej pojawiło się jeszcze jedno stwierdzenie, że uprawiamy burdy. Proszę Państwa, jest to stwierdzenie niedopuszczalne i krzywdzące. Ja nie ukrywam, że osobiście czuję się obrażony. Ale proszę zwrócić uwagę, że my byliśmy głęboko przekonani, jesteśmy głęboko przekonani, że my pracowaliśmy tam merytorycznie.
I tego samego dnia, proszę Państwa, zapewne pamiętacie, przewodniczący komisji rewizyjnej złożył oświadczenie. Powiedział wyraźnie, publicznie, że żadnych burt na komisji rewizyjnej nie było. W związku z tym, proszę Państwa, to, co zostało powiedziane przez przewodniczącego, powtarzam to jeszcze raz, jest niedopuszczalne i ja czuję się obrażony. Nie wiem, jak moi koledzy co do tego nie rozmawialiśmy. Natomiast, proszę Państwa, jeszcze jedna rzecz, tak a propos przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Też jeden z moich radnych zwrócił mi na to uwagę, który powiedział tak. Powiedz proszę na konferencji prasowej, że jedyną burdą, jaka miała miejsce na sesjach Rady Miejskiej, to była burda zrobiona przez przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej, który, przypominam, siedmiokrotnie nie zgodził się na to, aby przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej mógł na sesji zabrać głos. I w naszym mniemaniu, w mniemaniu mieszkańców Grudziądza, to właśnie jest przykład burdy, która została zrobiona przez przewodniczącego Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej. Dlatego, proszę Państwa, z naszej strony takie działania, które w konsekwencji doprowadziły do zerwania tego porozumienia, ono już z naszej strony nas nie obowiązuje. Że nie chcieliśmy robić niepotrzebnie zamieszania w komisji rewizyjnej i dlatego wstrzymaliśmy się od głosu. Natomiast jak to zostało zinterpretowane? Też jeden z moich radnych wczoraj przypomniał mi tę sytuację. Kilka dni po absolutorium prezydent publicznie w telewizji kablowej powiedział, że nawet opozycja w komisji rewizyjnej go poparła. No proszę Państwa, nie tak, to nieprawda. Więc to są przykłady przy okazji manipulacji, jaka została względem nas, radnych opozycyjnych, zastosowana. Ale jednocześnie podkreślam, my nasze zobowiązanie wypełniliśmy do końca. Przykro nam bardzo, że nie potraktowano nas poważnie i w dalszym ciągu nie podtrzymuje się tego porozumienia, które miało miejsce. Więc stąd ta, a nie inna decyzja. Oczywiście o samej komisji też można by było powiedzieć wiele, jak wyglądała ta praca. Ja mogę sobie na to pozwolić, proszę Państwa, bo ja od momentu, kiedy do tej komisji wszedłem, nie opuściłem ani jednego spotkania, a więc wiem, że praca, która była realizowana przez komisję rewizyjną, była bardzo merytoryczna. Natomiast faktem jest, że my, w przeciwieństwie do pozostałych radnych komisji rewizyjnej, zawsze wspieraliśmy mieszkańców Grudziądza i próbowaliśmy ich w różnych sytuacjach bronić, próbując angażować się w pewne kwestie, które miały miejsce w ostatnich kilkunastu miesiącach, a więc zwłaszcza od momentu, kiedy my w komisji rewizyjnej mogliśmy zabrać głos. Stąd, proszę Państwa, taka, a nie inna decyzja. Jest nam przykro, że tak te sprawy się potoczyły. Do końca kadencji jest niewiele czasu, więc można było spokojnie jeszcze przepracować, ale Klub Platformy Obywatelskiej bez żadnej informacji w naszym kierunku podjął taką decyzję. My na sesji byliśmy tak samo zaskoczeni, dlatego tak powiedziałem, że na spokojnie ją przeanalizujemy. Decyzja przez klub zapadła i tak jak powiedziałem, od 21 listopada nas w komisji rewizyjnej nie będzie. Będziemy pracować w innych komisjach stałych Rady Miejskiej Grudziądza, co wcale nie znaczy, że pewne kwestii, które nas nurtują, nie będziemy podejmowali. Wręcz przeciwnie, będą one się pojawiały w trochę innej formie. Także z mojej strony, jeżeli chodzi o tą kwestię, mam nadzieję, że wyjaśniłem wszystkie okoliczności tej sytuacji. Jeżeli ktoś z Państwa ma jakieś pytanie, to chętnie odpowiem. Chciałbym Pana zapytać, jaki Pan zdaniem jest cel tego, żeby Platforma zmieniła zdanie i zrobiła z większości? Moim zdaniem komisja dla prezydenta była niewygodna. Konkretnie? No, posłużę się przykładem. No, kwestia skargi na działalność prezydenta Grudziądza. Proszę zwrócić uwagę, że dwukrotnie komisja rewizyjna większością głosów podjęła decyzję, że w dwóch przypadkach, wcześniej też, proszę pamiętać, że również mieszkańcy Grudziądza sprzedanych budynków przy Żeromskiego i Libelta złożyli skargę na działalność pana prezydenta Grudziądza. W związku z tym my tą skargę po przeanalizowaniu, proszę Państwa, to było kilkanaście spotkań komisji rewizyjnej w tej sprawie z mieszkańcami, z przedstawicielami mieszkańców również. Więc my bardzo dokładnie i precyzyjnie te problemy analizowaliśmy, uznaliśmy, że skarga jest zasadna. I taki projekt uchwały trafił na sesję Rady Miejską. I podobne sytuacje było w tym przypadku, kiedy trzeba było zwrócić bonifikatę.
Ja nie mówię, nigdy nie mówiłem, że postąpiono niezgodnie z prawem, ja tylko powiedziałem, że nie dochowano pewnych obowiązków i precyzyjnych informacji, które powinny temu panu być przekazane. Ale posłużę się jeszcze jednym przykładem, proszę państwa, które też mnie trochę nurtuje. Kwestia szpitala i zadłużenia szpitala. Była taka sytuacja, my wnioskowaliśmy o przeprowadzenie pewnej kontroli w szpitalu, oczywiście cząstkowej kontroli w szpitalu. Powstał protokół pokontrolny, pojawiły się w tym protokole pewne wnioski i my te wnioski odesłaliśmy do pana prezydenta, uważając, że powinien być wdrożony w kwestii szpitala plany naprawcze. No i proszę państwa, co? Myślicie, że otrzymaliśmy jakąkolwiek odpowiedź w tej sprawie? Nic. Nic takiego nie wydarzyło się, nic takiego ważnego tam się nie dzieje, nic takiego tragicznego się w szpitalu nie dzieje. Zadłużenie to nie wina zarządzających szpitalem, tylko Narodowego Funduszu Zdrowia. I tak w kółko, proszę państwa, jeżeli ktoś traktuje komisję rewizyjną poważnie, opozycję przy okazji poważnie, podejmowane tam decyzje, to przynajmniej powinien na pismo odpowiadać. Do dnia dzisiejszego, a z tego co pamiętam, protokół pokontrolny chyba powstał w środku wakacji. Więc proszę państwa, takich przykładów można by było mnożyć. Jeszcze raz powtarzam, dla prezydenta ta komisja była niewygodna, natomiast na pewno pozostał pewien ślad. Pozostał pewien ślad i może kiedyś gdzieś, może nasi następcy pewnej sprawy będą mogli wrócić i pewne sprawy pociągnąć. Natomiast naszym zdaniem, skończyło to się jak skończyło. Dużo dobrej woli z naszej strony, dużo naszego zaangażowania. Pod wieloma względami to my pisaliśmy różnego rodzaju opinie, uzasadnienia i tak dalej, więc nic więcej dodać do tego już nie potrafię. Ale nie było takiej sprawy, że wy coś znaleźliście, jakąś aferę, jakiś wielki problem dla prezydenta. Pani te skargi tak stawały na posiedzeniach Rady Miejskiej, one przepadały w głosowaniu. Panie redaktorze, doskonale pan wie, że komisja rewizyjna, szczerze mówiąc, ma niewiele możliwości. Moim zdaniem coraz mniejsze chyba te możliwości występują, jeżeli chodzi o samorząd. I faktycznie, do pewnych dokumentów nie mieliśmy wglądu. Nie mamy wglądu. To są dokumenty między innymi dotyczące chociażby spółek komunalnych, tak? To są dokumenty między innymi co do różnego rodzaju decyzji podejmowanych przez organ właścicielski tych spółek. Zresztą jeden z tematów jakby tego też dotyczy, tak? No i co? I oczywiście jest to wielki, wielki, wielki problem, więc małe szanse, żeby komisja rewizyjna mogła do tych dokumentów, mogła te dokumenty przejrzeć. Natomiast współpraca, jeszcze raz współpraca, skończyło się to tak, jak się skończyło. Więc moim zdaniem, proszę się nie dziwić, nie my do tego doprowadziliśmy, zrobiliśmy wszystko, żeby można było być w komisji rewizyjnej do końca kadencji, ponieważ uważaliśmy, że jeżeli podjęliśmy taką decyzję wcześniej, dobrze by było w miarę te stosunki poukładać. No ale sesja, proszę państwa, sesja pokazała dokładnie, moim zdaniem, proszę państwa, ja powiem więcej, moim zdaniem to nie jest decyzja może nawet samego klubu czy przewodniczącego klubu, to jest decyzja prezydenta. Ja nie mam co do tego żadnej wątpliwości, że prezydent chciał, aby komisja rewizyjna składała się w większości z rady koalicyjnych i do tego doprowadził. Powiedziałem, niewygodna, no i oczywiście musiał w jakiś sposób bat ukręcić. Jeżeli ktoś z kolegów czy koleżanek chciałby jeszcze do tego coś powiedzieć, albo to akurat państwo tutaj nie są w komisji rewizyjnej, natomiast mogli się przypatrywać jakby naszej też pracy i naszym relacjom, bo bardzo często na klubie radnych relacje dawaliśmy. Do końca kadencji już nie będzie. Tak, panie redaktorze, my już podjęliśmy decyzję. Na zimno, na spokojnie, nie w dniu sesji, bo mówiłem, że ją podejmiemy. I taka decyzja zapadła, tak jak powiedziałem, przed 21 listopada i złożyliśmy rezygnację. Funkcje kontrolne, które pełni komisja rewizyjna, są poddane opozycji. We wszystkich komisjach merytorycznych koalicja rządząca zawsze ma większość. To jest zasada, którą się samorządy kierują od dawna. Również wszystkie decyzje można przegłosować na sesji Rady in gremio i opozycja, która ma mniejszość, oczywiście takie głosowania przegrywa, ale dobrym obyczajem jest to, żeby komisja rewizyjna, która powinna mieć wgląd, dokumenty, teksty źródłowe, która powinna kontrolować rządzących, żeby była kierowana przez opozycję. Okazuje się, że Platforma łamie ten dobry obyczaj. Mnie się wydaje, że jeżeli ktoś nie ma nic do ukrycia, to nie powinien bać się również i kontroli. Samorząd w szczególności powinien funkcjonować przy otwartej kurtynie, powinno wszystko się toczyć
przy świadomości społecznej podejmowanych decyzji, bo przecież decyzje są podejmowane na rzecz i w interesie mieszkańców danego samorządu, czyli de facto samorządu. Rada jest tylko, zarządza samorządem, samorządem są wszyscy mieszkańcy. Dlatego ja się dziwię tej sytuacji, że pan prezydent, bo przecież tu również nie mam żadnych złudzeń, że to, co się dzieje w Radzie Miejskiej, jest w dużej mierze nie tylko akceptowane, ale generowane przez pana prezydenta Malinowskiego do takich decyzji, do takich czynów się posuwa. No ja dopowiem tylko tyle, że ta sytuacja mnie osobiście mocno martwi. Bo nie w grudniu, ale w Toruniu dowiedziałem się o takiej sprawie, którą chciałem skierować do Komisji Rewizyjnej. Teraz Sławek jestem trochę zbulwersowany, zaskoczony, że ta komisja będzie w rękach koalicji, a nie opozycji. Chodzi mi mianowicie o sprawę pani rzecznika prasowej, pani Zioł, w jaki sposób ona uzyskała czy kupiła mieszkanie w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika. Sprawa bulwersuje nie tylko mieszkańców Grudziądza, ale również i miał właśnie sygnał w Toruniu, że tam ludzie też się tym interesują. To tyle, dziękuję. Co pan o tym wie? Słucham? Więcej pan o tym wie? Chciałbym, żeby komisja rewizyjna zbadała tę sprawę. I teraz się dowiaduję, że komisja nie będzie w naszych rękach, więc nie wiem, czy sprawa będzie wyjaśniona. Pewnie prezydent łeb ukręci sprawę i to będzie wszystko. Wniosek. Dlaczego ta sprawa dotyczy? Pani rzecznik, tak? Pani rzecznik dostała, przepraszam, mieszkanie, kupiła mieszkanie przy ulicy Starorynkowej, chyba to się nazywa, tak? Czyli Plac Miłośników Astronomii, jak dobrze się orientuje. Tak? Z widokiem na pomnik naszego Mikołaja. No i słyszałem, że kupiła, skąd miała pieniądze nagle, skąd przede wszystkim, dlaczego poza kolejnością? To mi najbardziej zastanawia. To jest mieszkanie Wielkopolskie, tak? Chyba tak. Jeszcze proszę Państwa, chcę jeden wątek również na kanwie tego, o czym Pan Przewodniczący Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza mówił. Zarzut, że radni zabierając głos w sprawach dotyczących społecznych uprawiają politykę. Przepraszam bardzo, a cóż to jest polityka? Podstawowa, klasyczna definicja Arystotelesa jest to mądra troska o dobro wspólne, czyli każde działanie publiczne jest polityką. Wstydzić powinniśmy się polityki podłej, polityki, w której promuje się korupcję, nepotyzm, polityki złodziejskiej, polityki złej, a nie działalności na rzecz środowiska, społeczeństwa, które wybrało i obdarzyło zaufaniem. Zresztą zauważcie Państwo pewną prawidłowość. Kiedy koalicja rządząca, w szczególności Platforma, była w euforii sondaży, wygrywała wybory, wtedy osoby związane z Platformą Obywatelską, które stanowią de facto zaplecze Platformy Obywatelskiej. Przecież pan prezydent Malinowski nie wziął się znikąd, jest par excellence politykiem Platformy Obywatelskiej. Radni miejscy, którzy kandydowali, nie kandydowali z listy krasnoludków, tylko kandydowali z listy Platformy Obywatelskiej. Wybrani stąd posłowie, pan Szymański i pan Dzięcioł, co, jeszcze raz to powtórzę, par excellence politykami Platformy Obywatelskiej. Teraz, kiedy wszystko na to wskazuje, że przewodnia siła narodu, jaką próbowała być Platforma Obywatelska, powoli schodzi ze sceny politycznej, a może i trafi niedługo na śmietnik historii, nagle się wszyscy zaczynają dystansować i mówią tylko nie o polityce. My tu sprawy Grudziądza, samorządu, mieszkańców, ale nie o polityce. Przepraszam bardzo, a gdzie do tej pory byli? A to, co czynili, nie było polityką? Tą polityką, której powinni się wstydzić, teraz próbują odwracać kota ogonem. Cała Platforma Obywatelska w Polsce, a ostatnie informacje przecież nie opozycji, tylko instytucji kontrolnych państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana Wojtunika, przecież niezwiązanego absolutnie w żaden sposób z Prawem i Sprawiedliwością, ujawniają największe w historii Polski afery korupcyjne, idące w miliardy złotych, a łapówki w miliony złotych, w ministerstwach, w instytucjach odpowiedzialnych za informatyzację rządu. To wszystko
jest jakąś potworną ośmiornicą, która otacza Polskę i za to wszystko ponoszą odpowiedzialność. Przecież nie tylko konkretni pracownicy w MSW czy w kancelarii premiera, to jest sitwa, która funkcjonuje w całym państwie. Teraz, kiedy te fakty wychodzą, część platformiarzy, mówiąc jakby obrazowo, uciekając z tonącego okrętu, nagle mówi: nie, nie, my nie jesteśmy platforma, my nie jesteśmy polityka, my jesteśmy samorządowcy. Część z nich za chwilę będzie mówiła, zresztą to w Grudziądzu już słyszymy, bezpartyjni fachowcy. A gdzie byli przez 6 lat? Ja mówię również otwartym tekstem, bo wiem, że ostatnio padły pewne deklaracje ze strony pana posła Janusza Dzięcioła, który dystansuje się od Platformy. Nie wiem, czy to jest rzeczywista metamorfoza i przejrzenie na oczy, trochę późne po 6 latach, ale ja do tej pory pana posła, obserwując w ławach sejmowych, nigdy nie zauważyłem, żeby nie popierał złych rozwiązań, szkodliwych społecznie rozwiązań, które proponowała Platforma i PSL, zawsze wiernie rękę podnosił. Teraz zaczyna się od Platformy dystansować. Czy to jest syndrom ucieczki z tonącego okrętu, czy też rzeczywiste przejrzenie na oczy, trudno mi w tej chwili oceniać i będziemy pana posła bacznie obserwować. No, pan poseł mówi, że ta Platforma Sejm to lubi, tylko nie lubi tych rządzących. Tak, ale to ja o tym próbuję powiedzieć. Nie ma dwóch różnych platform. Nie ma dwóch różnych partii noszących nazwę Platforma Obywatelska. Ta ładna, fajna w Sejmie, już brzydka i nieładna w rządzie, a wspaniała i piękna, albo podła tu w Grudziądzu. To jest jedna partia polityczna. Przecież ludzie z tego środowiska reprezentują we władzach Platformy, w różnego rodzaju wybieralnych radach, komisjach i tak dalej, i tak dalej. Teraz się okazuje, że ci, którzy rządzą w Grudziądzu, mówią: my to właściwie nie Platforma. Ale kto tak mówi? Choćby pan poseł Dzięcioł. Dystansując się od Platformy. Ale ja to słyszę również, przecież do niedawna byłem razem z kolegami radnym wojewódzkim. A któż w województwie kujawsko-pomorskim drugą kadencję rządzi? Bezpartyjny pan marszałek Całbecki et consorces rządzi Platforma Obywatelska w układzie z Polskim Stronnictwem Ludowym. Ja wiem, że teraz się niektóre osoby zaczynają wstydzić za Platformę albo próbują ją wartościować. Jedna jest lepsza, druga gorsza, z tą trzymamy, z tamtą nie chcemy mieć nic wspólnego. To jest jedna partia polityczna, która poniesie odpowiedzialność w najbliższych wyborach za rozkład państwa, za to wszystko, co czyni. Znaczy, szanowni państwo, patrząc na wczorajszą sesję, to ja w ogóle dostrzegam chyba jakieś, mam nadzieję, chyba wybory to sprawiają, że nagle zaczynają niektórzy radni otwierać też oczy, tak? Myślę, że chyba takim pozytywnym przykładem jest przewodniczący komisji rewizyjnej, który nagle zauważył, że jeżeli chodzi o gospodarkę komunalną, kwestie odpadów gospodarki komunalnej, nagle zaczął mówić o tym, że metoda jest zła, nagle zaczyna mówić, że jest za drogo, ale proszę państwa, no mieli niesamowitą sytuację. My o tym mówimy od dawna. Mieli szansę, proszę państwa, w grudniu zdecydowanie powiedzieć tym uchwałom nie i zarówno metodzie, jak i też cenom. Proszę pamiętać, że to wtedy pojawiła się cena 36. Pod naszym wpływem, proszę państwa, pod naszym wpływem cena została zmieniona tylko dlatego, że my przygotowaliśmy projekt uchwały, moim zdaniem lepszy, do kwoty 22 zł za segregowalne odpady. Można już wtedy było, proszę państwa, podnieść rękę nad tą uchwałą. Już wtedy można było zmienić tą sytuację. I teraz nagle pojawia się, bawiłem się z tego, proszę państwa, że mieszkańcy są oburzeni, zwłaszcza ci, którzy mieszkają w gospodarstwach jednoosobowo. Więc proszę państwa, no tak, tylko że my o tym cały czas mówiliśmy, cały czas przygotowaliśmy uchwałę. Proszę państwa, my wtedy, państwu też informowałem, nawet potrafiliśmy zorganizować wspólne posiedzenie wszystkich radnych w sprawie naszego projektu, tak zwane konsultacje. No i co? I też zagłosowano przeciwko. Oczywiście zmniejszono ją, tak jak powiedziałem, pod naszym wpływem, ale proszę państwa, to jest i tak za mało.
28 zł będą mieszkańcy płacić od 1 stycznia, to jest i tak za duża kwota dla tych, którzy samotnie mieszkają w gospodarstwie domowym. Ale tylko ci, którzy segregują. No tak, oczywiście, mówię o tych segregujących, a proszę Państwa, już zaczęła się przecież sytuacja przyglądania się, jak ta uchwała jest realizowana. I za chwilę pojawią się może kary, a może nawet kwestia podniesienia tej ceny do 50, a więc w sytuacji, kiedy śmieci się nie segreguje. Proszę Państwa, i takich przykładów jest wiele. W kuluarach wielu radnych mówi zupełnie co innego, a zupełnie inaczej głosuje. I to jest po prostu rzecz niewiarygodna. Proszę Państwa, ja chcę tutaj na tym przykładzie jeszcze raz wyraźnie pokazać ścisły związek między tą polityką tak zwaną wielką, a tą polityką lokalną czy regionalną. Na temat ustawy śmieciowej tu już kiedyś mówiliśmy, kilka miesięcy temu. Kiedy Sejm procedował ustawę, Prawo i Sprawiedliwość było jedyną partią, która nie poparła w 2011 roku ustawy śmieciowej, ponieważ widzieliśmy mankamenty tej ustawy. Przerzucenie odpowiedzialności na samorządy terytorialne, z którą one sobie nie radzą. Znaczna część ludzi w Polsce, czy nam się to podoba, czy nie, nie jest w stanie płacić za śmieci. A jednocześnie samorządy muszą windykować należności, obojętnie w jaki sposób liczone. Sejm przyjął i posłowie z Grudziądza, posłowie z Platformy Obywatelskiej, za tą ustawą głosowali. Teraz jest rozdzielanie szat i mówienie, że ta ustawa jest nielogiczna, że ona krzywdzi jakieś grupy społeczne, w zależności od sposobu liczenia krzywdzi albo ludzi mieszkających samotnie, czy tworzących jednoosobowe gospodarstwo domowe, w innym przypadku krzywdzi rodziny wielodzietne. A gdzie były jakiekolwiek stanowiska Platformy Obywatelskiej z Grudziądza? Klubu radnych, na przykład Rady Miejskiej, albo pana prezydenta, protestujących przeciwko takiemu, a nie innemu sposobowi naliczania przez Sejm. Czy Państwo słyszeliście, Państwo jako przedstawiciele mediów, żeby Platforma Obywatelska Grudziądza, województwa kujawsko-pomorskiego, przeciwko tej złej i skandalicznej ustawie protestowała? Teraz się mówi, to ktoś w Warszawie podjął ustawę, ktoś przyjął tę ustawę. Ci, którzy są reprezentantami właśnie tej partii. To jest wszystko, z sobą się wiąże. Proszę Państwa, potem spada pewna odpowiedzialność na nas, tak? No bo jak interesanci przychodzą do prezydentów, mówiąc o tej uchwale, że ona jest niesprawiedliwa, no to ci interesanci przychodzą do nas i mówią, że usłyszeli, no przecież wy ją podjęliście. To radni ją przyjęli, to radni nad nią zagłosowali. Ja przepraszam bardzo, ale ja jej nie przygotowywałem i nie głosowałem nad nią. Ale proszę Państwa, odpowiedzialność spada na radnych. Akurat, jeszcze raz podkreślam, nie na radnych Prawa i Sprawiedliwości, bo my byliśmy przeciwko tej uchwale przeciwni i przygotowaliśmy lepszy projekt i tańszy. Oczywiście pozostając przy tej samej metodzie, też uważając, że ona jest zła. Że nie może być tak, że jedna osoba płaci tyle samo, co kilkanaście osób. I tak jak powiedziałem, no, w tych sprawach i w innych pojawiają się też pewne kwestie, które dzisiaj nas mile zaskakują, tylko szkoda, że tak późno. Może dajmy tutaj panom możliwość zadania pytań w jakichś tam sprawach bieżących, bo Krzysztof był przygotowany w pewnych dwóch tematach, ale go dzisiaj nie ma, więc nie chcę tego dotykać i zabierać mu możliwości wypowiedzenia się w tej kwestii. Jeżeli państwo, panowie mają jakieś pytania, to bardzo proszę. Ja jeszcze jedno zdanie chciałem, dziękując za organizowanie tych kolejnych w miarę regularnych konferencji radnym Prawa i Sprawiedliwości Ruchu dla Grudziądza, przypomnieć, że sądziliśmy, oczekiwaliśmy, że te nasze konferencje, moja rola jest tutaj raczej rolą służebną i pomocniczą, będą również publiczną debatą z władzami Grudziądza, z panem prezydentem, na temat problemów, które w mieście się pojawiają. Problemów socjalnych, problemów ekonomicznych, problemów zadłużenia miasta i tak dalej, i tak dalej. Do mnie przychodzą ludzie również na dyżury tu w Grudziądzu, mówiąc o różnego rodzaju problemach na styku z administracją miasta, czyli z urzędnikami ratusza. Występuję z zapytaniami do pana prezydenta w różnych sprawach, otrzymuję najczęściej odpowiedzi, że wszystko jest dobrze, a ludzie są złośliwi. Oczekiwaliśmy,
również przyjmując za dobrą monetę deklarację sprzed wielu miesięcy pana prezydenta Malinowskiego, że będzie odbywał regularne spotkania społeczne w poszczególnych dzielnicach Grudziądza dotyczące różnych kwestii, które mieszkańcy podnoszą nie tylko zapewne w czasie wizyt w moim biurze, ale myślę, że również na sesji wobec prezydenta. No, z wielkiej chmury mały deszcz, tych spotkań praktycznie nie ma i mieszkańcy nie do końca wiedzą, jakie jest stanowisko pana prezydenta, ale również nie do końca wiedzą, jakie jest stanowisko radnych miasta. Dlatego cieszę się, że te konferencje się odbywają i będą się odbywały. Będzie ich zapewne również więcej, bo zbliża się okres wyborczy w przyszłym roku. Prawo i Sprawiedliwość w wyborach do Rady Miasta będzie bardzo mocno obecne, co jest naturalne i będziemy o tym Państwa na bieżąco informowali. A ja chcę podziękować mediom, bo dostrzegam, i proszę to zrozumieć bardzo dosłownie, dostrzegam zainteresowanie, którego nie widać często w mediach ogólnopolskich, mediach, które są tubą i klaką rządzących, niezainteresowane obiektywnym pokazywaniem tego, co opozycja również prezentuje, proponuje, co w jakiś sposób ocenia. Dlatego tym bardziej doceniam Państwa może i odwagę, i Państwa obecność tu na tych konferencjach. Ja tylko dopowiem jedno zdanie. Nie wiem, czy Państwo na wczorajszej sesji zauważyli jedną rzecz. Pani, moja radna z klubu od kilku miesięcy zabiega o spotkanie prezydenta z mieszkańcami Owczarki. Tam pani radna od wielu miesięcy pisze interpelacje, zadaje zapytania. Mieszkańcy bardzo chcieliby się spotkać z prezydentem. No i wczoraj usłyszała odpowiedź, że nie. Że prezydent nie przewiduje spotkania z mieszkańcami. Chociaż, tak jak powiedziałem, chciała takie zorganizować spotkanie dla mieszkańców Owczarek i to była prośba ze strony tych mieszkańców. Tak dialog wygląda, proszę Państwa. Natomiast, tak jak Pan poseł powiedział, my w miarę możliwości, mimo tego, że proszę Państwa, jesteśmy tylko pięcioosobowym klubem, jesteśmy moim zdaniem, tutaj dziękuję moim radnym, bardzo aktywni na miarę naszych możliwości. Przynajmniej w najważniejszych kwestiach, patrz, wczorajsza podwyżka cen wody i ścieki, zabraliśmy istotny głos. Zresztą na komisji omawialiśmy pewne sprawy bardzo szczegółowo, ale nasze stanowisko zostało wczoraj bardzo precyzyjnie przedstawione i podane do publicznej wiadomości poprzez oświadczenie klubu. Niechęć pana prezydenta do spotkań z mieszkańcami jest właściwie odwzorowaniem zachowania jego pryncypała, szefa partii, który jest tutaj funkcjonariuszem w Grudziądzu, czyli pana premiera Tuska. Państwo słyszeli o Tuskobusie, o tym, który ma jeździć po Polsce, spotykać się z ludźmi, tłumaczyć tym wszystkim zadającym pytanie, jakżeś panie premierze, tłumaczyć politykę rządu. Na zapowiedziach się skończyło, Tuskobus stoi pewnie w garażu i nie wiadomo, czy kiedykolwiek wyjedzie. Pan poseł wspomniał o wyborach przyszłorocznych. Chciałem zapytać, kto rządzi PiS-em w Grudziądzu, bo ja tego nie wiem. Formalnie nie wiem, ale de facto warto ma osobę wątpliwości. A kto będzie kandydatem PiS-u na to? Panie redaktorze, ja rządzę tylko klubem. No tak, ale kto rządzi PiS-em w Grudziądzu, w powiecie? Szefową Komitetu Miejskiego Prawa i Sprawiedliwości jest była poseł pani Marzena Drab. Struktury funkcjonują, niemniej ocenia się, nie jestem tu bezpośrednio zaangażowany w sprawy Grudziądza. W najbliższych dniach zbiera się również Zarząd Okręgowy Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu, w Toruniu, który będzie oceniał funkcjonowanie struktur w poszczególnych powiatach. Proszę być spokojnym, panie redaktorze, do wyborów Prawo i Sprawiedliwość przedstawi i dobrą listę. Zresztą pewnym zjawiskiem, które w tej chwili obserwujemy, ja bardzo pozytywnie to oceniam, jest fakt zgłaszania się do Prawa i Sprawiedliwości wielu organizacji, zrzeszeń, stowarzyszeń, związków, towarzystw, które są związane ze środowiskiem, które my nazywamy patriotycznym, często z Kościołem, i to właśnie w Prawie i Sprawiedliwości upatrują pewną emanację swoich poglądów politycznych. Oni nie chcą być członkami partii Prawo i Sprawiedliwość i absolutnie nie wymagamy od ludzi, by koniecznie musieli się zapisać do
do partii. Jest to w pewnym sensie partia kadrowa. Zresztą rozumiem często zachowania ludzi, oni o tym mówią głośno, że boją się zapisać do Prawa i Sprawiedliwości, ponieważ jeżeli ktoś ma jakiekolwiek związki z samorządem, jest na przykład nauczycielem, jest pracownikiem urzędu miejskiego, korzysta z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, prowadzi nawet prywatną działalność, ale aplikuje na przykład w przetargach organizowanych przez samorządy opanowane przez Platformę lub przez PSL, to wprost, jeżeli byśmy się zapisali do PiS-u, to zostaniemy szykanowani, zostaniemy wycięci. No, zostaniemy... Ale pan mówi rady z nauczycielami i chyba nie zawsze. Bo chroni ich status radnego. Bo chroni... nie znaczy, panie redaktorze, że nie czuję oddechu na plecach. Bo chroni ich status radnego, a proszę mi wierzyć, ja spotykam się z nauczycielami, z dyrektorami szkół, to ten strach przed organem założycielskim, przed samorządem jest dominujący. Niedawno podnosiłem na spotkaniach z panią kurator, z nauczycielami przy okazji Dnia Edukacji Narodowej potrzebę wzmocnienia w szkołach, w szczególności w szkołach średnich, tej części wiedzy historycznej dotyczącej polityki w Polsce po II wojnie światowej, szczególnie w kontekście żołnierzy wyklętych. Strach, jaki malował się w oczach dyrektorów szkół, był porażający. Nie, proszę pana, lepiej tego nie dotykać, bo po pierwsze jest to temat kontrowersyjny, a drugie, nie do końca wiemy, czy ci, którzy rządzą w naszym mieście, w naszym powiecie, akceptują przypominanie czy też uczenie dzieci o bohaterach, których komuniści wyparli ze świadomości społecznej. Dlatego zdaję sobie sprawę, że wielu ludzi nie będzie się zapisywało do partii politycznej ze strachu po prostu, ze strachu przed szykanami, ale proszę mi wierzyć, jest coraz większy ruch, pewien patriotyczny ruch wokół Prawa i Sprawiedliwości, ruch organizacji, instytucji, osób, które w nas upatrują nadziei na naprawę Polski, na pewnego rodzaju sanację, ratowanie tego, co jeszcze uratować można. I będziemy przygotowani również do wyborów. Cieszę się również, że w powiecie ziemskim, grudziąckim, jest struktura Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj odbyło się spotkanie Komitetu Powiatowego. To była trochę biała plama, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Duży, ważny powiat ziemski z ogromnymi problemami. Bezrobocie dramatyczne. Upadłe PGR-y. Miasteczka dogorywające. Bieda na wsi. Brak perspektyw. Cieszę się, że komitet jest, podjął działalność. Będziemy robili spotkania w poszczególnych gminach. Są już wyznaczone terminy w poszczególnych gminach powiatu i również Prawo i Sprawiedliwość będzie tam funkcjonowało, również po to, by w wyborach do rad gmin, ale w szczególności do rady powiatu ziemskiego grudziąckiego, również wystawić silną listę. Jeżeli chodzi o mnie, panie redaktorze, też się podzielę takim moim doświadczeniem, że ja chyba trochę jestem takim człowiekiem idącym trochę pod prąd. Chyba tak w swoim życiu, nie wiem, czy nie będę kiedyś tego żałował, ale na dzisiaj tego nie żałuję. Ale przede wszystkim jednym z ważnych takich elementów w moim życiu jest to, że przynajmniej ja tak uważam, że tylko ludzi mających kręgosłup się szanuje. Ja może ze mną się nie rozmawia, albo w wielu wypadkach się ignoruję, ale myślę, że jestem w miarę szanowany i jakoś tak odbierany jako człowiek, który ma jasno określone poglądy, ma kręgosłup i mówi to, co myśli, a nie mówi za plecami. I tego życzę... No dobrze, a pan redaktor, do kiedy będziecie mieli? Znaczy, panie redaktorze, w tej chwili struktury tworzą program wyborczy i chcemy rozpocząć od określenia strategii, programu. Potem będziemy się zastanawiać nad personalnym sposobem. Pan redaktor zadaje to pytanie, panie pośle, dlatego że bardzo często to ja muszę na to pytanie odpowiadać. Natomiast dobrze by było, żeby pani Marzena Brak, pełnomocnik, mogliśmy ją zmobilizować, żeby zabrała w tej sprawie głos, żeby po prostu powiedziała, jaki jest kierunek działań Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu na najbliższe miesiące. A ja nie chciałbym się wypowiadać, bo to nie moje kompetencje, tak? Więc... To jest, proszę Państwa, również problem, na który chcę zwrócić uwagę. W przypadku pani poseł, bycie
posłem Prawa i Sprawiedliwości, wyraźną twarzą Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziło również do tego, że tu w Grudziądzu nie ma dla niej pracy. Musi pracować daleko stąd, jest wicestarostą, to jest ważna funkcja w jednym z powiatów województwa kujawsko-pomorskiego. Tam doceniono jej kwalifikacje i umiejętności, niewątpliwie wysokie. Kobiety, która pracowała jako poseł, była w Komisji Finansów Publicznych, zna się na administracji, była wicewojewodą, to dla niej tu w Grudziądzu pracy nie było. Oczywiście dla struktury Prawa i Sprawiedliwości jest to pewnego rodzaju problem, pewne oddalenie szefowej, ale proszę być, panie redaktorze, spokojny. Struktura Prawa i Sprawiedliwości w Grudziądzu będzie przygotowana do wyborów i te pytania, na które pan zadaje, jaka będzie lista, jacy będą kandydaci, kto będzie naszym kandydatem, wszystko w swoim czasie. Nie ma powodu, żeby też o pewnych rzeczach mówić zbyt wcześnie, bo zdaję sobie sprawę, że ci, którzy się w sposób zdecydowany ujawnią jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, natychmiast są potwornie atakowani. Więc my w swoim czasie, wtedy, kiedy trzeba będzie, kandydatów naszych zgłosimy. Natomiast będziemy w dalszym ciągu robili to, co robimy, czyli chcemy dotrzeć do świadomości mieszkańców Grudziądza i przez te konferencje, przez różnego rodzaju akcje, które prowadzimy, udział w manifestacjach, spotkaniach, w różnego rodzaju wydarzeniach publicznych. Przygotowujemy się do odsłonięcia również pomnika prezydenta Lecha Kaczyńskiego wiosną tego roku. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość tu będzie bardzo mocno dostrzegalne i widoczne. Tak na marginesie, to przepraszam, bo jest poza tematem jakby dzisiejszej konferencji. Z wielkim żalem, smutkiem i przykrością patrzę na to, co Rada Miasta Bydgoszczy podjęła, unieważniając swoją łączącą radnych decyzję o nadaniu nazwy mostowi imienia Lecha Kaczyńskiego. 3,5 roku od tego faktu minęło. Przez te lata nic się nie wydarzyło, co by kwestionowało pozycję, osobowość i prezydenturę Lecha Kaczyńskiego. Wprost przeciwnie. Wiemy coraz więcej o tym, jak wielką i ważną prezydenturą ona była. Mamy świadectwa wielu polityków zagranicznych, m.in. prezydenta Gruzji Saakaszwilego. Ukazała się biografia do 2005 roku opisująca życie i działalność prezydenta. Coraz więcej wiemy o jego myśli politycznej, społecznej, o jego przekonaniu o potrzebie zrównoważonego rozwoju, o tym, że trzeba kreować politykę solidarności społecznej. Wiemy coraz więcej i właściwie to powinno nas przekonywać i utwierdzać w przekonaniu, że podjęto dobrą decyzję, że jest to wielki zaszczyt dla Bydgoszczy, to teraz Platforma Obywatelska podejmuje decyzję o unieważnieniu i odebraniu tej nazwy. No, pokazuje swoje prawdziwe oblicze, ale dla mieszkańców Bydgoszczy, to było zresztą mocno deklarowane w czasie również manifestacji, która się odbyła w Bydgoszczy, to jest most Lecha Kaczyńskiego i przy zmianie władzy w Bydgoszczy, a ten czas nadchodzi, ta nazwa formalnie również zostanie przywrócona.